Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy dzisiaj 10 grudnia, jest ćwierćfinał Mistrzostw Świata w piłkę nożną. Francja gra z Anglią i Maroko z Portugalią. Dla wielu entuzjastów piłki nożnej zapewne udział Maroko na tym etapie turnieju jest dużą niespodzianką. Dla mnie poniekąd też, ale może nie dużą, drobną. Już mówię dlaczego, ponieważ rok temu byliśmy wraz z Izabelą na wczasach w Maroko. Mieliśmy pokój z widokiem na ocean i na piękną, ogromną plażę w miejscowości Agadir. I wstałem rano, poszedłem na balkon rozprostować cudzysłowiowe kości i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, gdzie okiem sięgnąć w lewo, w prawo, kilka tysięcy osób grało w piłkę nożną. Boiska były porobione w taki sposób, że linie były wyryte dosłownie nogą w piasku. Bramki były porobione z plecaków czy drobne kopce z piasku. Dlatego wcale nie dziwi mnie to, że skoro tak duża liczba osób uprawia aktywność fizyczną i jest to mnóstwo tam było dzieci, to prędzej czy później reprezentacja tego kraju trafia do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w piłkę, ćwierćfinału Mistrzostw Świata w piłkę nożną. I tutaj jak to się ma do naszej pracy zawodowej? Jest mnóstwo filmów coachingowych, co zrobić, żeby w 5 lat zapełnić gabinet, żeby mieć pełny grafik, żeby nasza klinika była pełna pacjentów. I tutaj może to jest trywialne, co ja powiem, ale wszystkie te osoby, które ja znam i są, można powiedzieć, wielkimi osteopatami czy fizjoterapii w Polsce czy na świecie, takimi jak na przykład Bogdan Mazur, Jakub Nawokowski, Paweł Dziadoń, Natalia Kępińska, Tomek Jurkiewicz, wszyscy moi przyjaciele i koledzy, którzy kończyli ze mną szkołę osteopatii, z którymi jeżdżę na szkolenia i mają w tej chwili pełne gabinety, można powiedzieć pełne ręce roboty. Oni właśnie wcześnie rano wstawali, uczyli się w te dni świąteczne, wtedy kiedy inni odpoczywali. Oczywiście ta nauka musi być konstruktywna, tak? I trzeba się uczyć tego, co wartościowe. Ale, no tak jak powiedziałem, może to jest trywialne, ale nie ma nic bez pracy. I tak jak tutaj ci piłkarze Maroko od wielu lat wstawają w każdą sobotę, niedzielę, dzieci w każdy wolny, można powiedzieć, chwilę uprawiają aktywność sportową na plaży i przy odrobinie szczęścia, jak były tutaj rzuty karne, bo to, jak wiadomo, jest loteria, dostali się do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w piłkę nożną. Także tutaj tak samo będzie z Wami, jeżeli po prostu będziecie ciężko pracować. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.